Masowy punkt szczepień w Krośnie Odrzańskim ruszył. Przyjeżdżają nawet mieszkańcy Pomorza, mieszkańcy nawet Niemiec. Spodziewał się Pan takiego odzewu ze strony Polaków, tak naprawdę ze wszystkich stron różnych województw? Cieszę się bardzo, że sprawnie i szybko wystartowaliśmy, chociaż byliśmy gotowi już od 19 kwietnia. Natomiast dopiero dzisiaj otrzymaliśmy szczepionki i okazuje się, że przygotowania, testowanie, sam punkt, który został umieszczony w centrum miasta i również promocja tego punktu dały efekt, ponieważ i krośnianie, i osoby spoza gminy krosno-odrzańskiej, czy spoza powiatu, nawet z terenu Niemiec przyjeżdżają do nas, ponieważ jest możliwość zarejestrowania się i sprawnego zaszczepienia. Panie starosto, mówił Pan o tym, że chciałby Pan, żeby do wakacji każdy chętny mieszkaniec powiatu został zaszczepiony. Czy to w Krośnie Odrzańskim w masowym punkcie szczepień, czy to w Gubinie, bo taki też w Gubinie jest. Myśli Pan, że jest to obietnica, która może zostać spełniona? To jest główny cel, jaki sobie postawiliśmy w ostatnich tygodniach. Chcemy, żeby do wakacji każdy chętny mieszkaniec powiatu krośnieńskiego został zaszczepiony chociaż jedną dawką, żeby wakacje mogły już wyglądać w powiecie krośnieńskim normalnie, żeby ci, którzy się zaszczepią, mogli również podróżować bez żadnych ograniczeń. Stąd taki cel został postawiony. Robimy wszystko, żeby jak najwięcej osób dziennie zaszczepić. Już wielokrotnie powtarzałem, że chcielibyśmy dojść do około 1000 osób dziennie. Oczywiście wszystko zależeć będzie od dostawy szczepionek. No właśnie, panie starosto, śledzimy doniesienia medialne z całego kraju i tak naprawdę to nie jest kwestia tylko zależna od pana czy Zachodniego Centrum Medycznego, dlatego że właśnie jesteście uzależnieni od między innymi dostaw. I przykład dzisiaj, gdzie zostało opóźnione uruchomienie tego punktu o godzinie, bo nie dojechały szczepionki. No to jak to będzie dalej wyglądało? Zarówno pracownicy naszego punktu szczepień, jak również same osoby zarejestrowane zachowują się bardzo odpowiedzialnie, więc wszyscy na czas byli gotowi do tego, żeby rozpocząć procedurę szczepień. Natomiast zdaję sobie sprawę, że jest czasami złośliwość rzeczy martwych, czy jakieś wypadki losowe. Dzisiaj niestety szczepionki dojechały trochę później, natomiast już to nadrabiamy i mam nadzieję, że do wieczora zdążymy się uporać z kolejką, która nam niestety, ale urosła. Panie starosto, jak to wygląda? Szczepionki przyjeżdżają codziennie, czy raz na jakiś czas, czy są przechowywane? Jak to z punktu widzenia technicznego? Niech Pan zdradzi nam kulisy tak naprawdę tej całej logistyki, bo tutaj widzimy tylko efekt końcowy, czyli zaszczepienie. Ale jak to się odbywa? Z magazynu rezerw materiałowych, tak? Do nas szczepionki dojechały z magazynów rezerw we Wrocławiu. Składamy zamówienie na cały tydzień, stąd otrzymaliśmy zapas szczepionek na tydzień i na następny tydzień oczywiście powinna przyjechać do nas kolejna porcja w poniedziałek rano. Miejmy nadzieję, że już takie nieprzewidziane zjawiska dzisiaj nie będą miały miejsca, wystartujemy punktualnie. Panie starosto, jeżeli chodzi o godziny przyjęć, w ogóle procedurę, jestem mieszkańcem Polski, stwierdzam, chcę się zaszczepić, mam e-skierowanie i mogę wybrać sobie Krosno-Odrzańskie? Jak to wygląda? Oczywiście, nawet jeżeli Pan już zarejestrował się na szczepienie i ma na przykład termin na koniec maja czy na czerwiec, to może Pan zmienić termin i szukać wolnych miejsc na przykład w Krośnie. Takie miejsca na pewno będą w następnych dniach, więc jeżeli ktoś jest zapisany na szczepienie, ale w późniejszym terminie, to może wejść na swoje internetowe konto pacjenta bądź poprzez numer 989, to jest ogólnopolski całodobowy numer rejestracyjny, albo poprzez wysłanie SMS-a lub poprzez numery telefonów udostępnione przez szpital powiatowy zarejestrować się na szczepienie w Krośnie. Panie starosto, a co z osobami, które nie zarejestrują się w Krośnie, a przyjadą i na przykład będą czekać na tak zwane pozostawione szczepionki niewykorzystane przez kogoś? Bo widzimy, jeżeli chodzi w Polsce, przy takich masowych punktach szczepień ustawiają się długie kolejki osób, które mówią, dobra, poczekam na koniec dnia, na pewno będzie kilka niewykorzystanych, ja się zaszczepię. Przed chwilą rozmawialiśmy na ten temat z panią prezes szpitala. W punkcie szczepień, który działa już od kilku tygodni przy szpitalu, taka możliwość jest, bo kwalifikuje lekarz. Natomiast tutaj niestety nie ma takiej możliwości, żeby ktoś wcześniej niezarejestrowany mógł skorzystać z tej dawki, która została. W przypadku osób, które już zostały zarejestrowane, może przyjść i może szczepionkę otrzymać wcześniej, nawet bez przerejestrowywania się.
Czyli, jak dobrze zrozumiałem, jeżeli ma się rejestrację, to można przyjść, ale i tak jakby z ulicy bez rejestracji, na swoim koncie pacjenta bez rejestracji nie ma możliwości. Na tą chwilę jeszcze takiej możliwości nie ma. Miejmy nadzieję, że również zostanie taka możliwość udostępniona mieszkańcom, żeby przyjść po prostu, jak to się mówi, z ulicy i jeżeli są wolne szczepionki, zaszczepić się. No właśnie, bo nawiążę teraz do akcji, która w wielu miastach Polski była w ten weekend, gdzie szczepionką Johnson & Johnson były szczepione osoby, były takie akcje w dużych miastach. Po prostu tak można było przyjść i się zaszczepić. Rozpoznaje Pan rynek, jeżeli chodzi o taką możliwość na przykład w Krośnie Odrzańskim, Gubinia, może innych miejscowościach powiatu? Jestem przekonany, że gdyby taka możliwość była, to chętni by się znaleźli. Jest sporo osób, które nie lubią procedur, rejestracji, dzwonienia, szukania miejsc. Zwyczajnie czekają sobie pokornie na jakąś swoją kolej albo sposobność, ale to, co wczoraj widzieliśmy w mediach, może świadczyć o tym, że ludzie szukają takich możliwości, żeby bez zbędnych formalności po prostu przyjść i otrzymać szczepionkę. Jestem przekonany, że sporo Krośnian również by się znalazło w takiej kolejce, gdyby była możliwość. Panie starosto, jeszcze dwa pytania. Jedno nawiążę do tych wakacji cały czas, bo jest to ambitny cel. Za punkt honoru stawia Pan sobie to, co Pan mówił, zaszczepienie przynajmniej jedną dawką każdego chętnego mieszkańca powiatu? Oczywiście, jest to jeden z głównych celów, czy nawet główny cel, który sobie przyjęliśmy. Jestem przekonany, że to nam się uda. Przypomnę, że oprócz naszych punktów, dwóch punktów masowych szczepień, jest jeszcze punkt, który działa przy szpitalu w Krośnie i przy szpitalu w Gubinie oraz działają również, jest możliwość zaszczepienia się w POZ-ach działających na terenie powiatu, więc z pewnością przyjmując około 1000 szczepień dziennie, jesteśmy w stanie dojść do tej granicy zaszczepienia wszystkich chętnych mieszkańców. Panie starosto, to jeszcze zapytam o współpracę, dlatego że jesteśmy na hali gminnej, nie powiatowej, hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim, czyli porozumiał się Pan, jak rozumiem, z burmistrzem, tak? Powiedział, potrzebuje hali, burmistrzu, użyczysz? Jak to wyglądało? Są takie sprawy, które dzieją się bez chwili zastanowienia i bez jakichś specjalnych negocjacji. Szczepienia, zdrowie mieszkańców powiatu, zdrowie mieszkańców gminy to jest jedna z tych najważniejszych rzeczy, gdzie specjalnie nie musimy siebie namawiać. Wystarczy nawet jedno spojrzenie i wiadomo, że ta współpraca będzie. Stąd bez problemu otrzymaliśmy zgodę na to, żeby punkt szczepień był w tej hali, a nie w hali powiatowej na dole, gdzie obecnie odbywają się matury. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jest problem z zaparkowaniem i dostępnością. Chcieliśmy, żeby to było w centrum miasta, z dużym parkingiem, gdzie każdy mieszkaniec bez samochodu będzie mógł przyjść i skorzystać z tej usługi szczepienia. Za to jestem wdzięczny. Zresztą pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz pan dyrektor podlegli burmistrzowi Krosnoodrzańskiego z ochotą przygotowywali razem z nami ten punkt szczepień, który jest za naszymi plecami i również przyczynili się do tego, że tak sprawnie idą szczepienia i również pracują przy rejestracji i administracji związanej ze szczepieniami. Panie starosto, jakie szczepionki tutaj są? W tym tygodniu mamy dwa rodzaje, to jest Moderna i AstraZeneca. Natomiast jak będzie w kolejnych tygodniach, tego oczywiście nie wiemy. To zależy od tego, jakie szczepionki będą docierały do naszego kraju. Panie starosto, zdaje Pan sobie sprawę, że być może nieuzasadnione, natomiast są obawy ludzi na przykład co do AstraZeneca, a niektórzy mówią właśnie, że Moderna czy Pfizer, tak, jako te genetyczne. Rozwiewa Pan te wątpliwości? Absolutnie tak. Oczywiście można też przeczytać o walkach korporacyjnych, która firma zarobi więcej na szczepionkach. Jestem przekonany, że AstraZeneca jest szczepionką bardzo dobrą. Wielka Brytania szczepi się w większości tą szczepionką i nie dochodzi do żadnych niepokojących sygnałów. Natomiast są też opinie, które mówią, że łatwiej wygrać szóstkę w Totka niż mieć kłopoty z powodu powikłań po AstraZenece. Panie starosto, to jeszcze a propos współpracy, nawiążę do ostatniej sesji, gdzie radni zgodzili się na przekazanie dofinansowań do dróg powiatowych. To też chyba ważny element współpracy powiat-gmina.
Udowadniamy, że przy dobrej współpracy można naprawdę zrobić wszystko. Z każdą gminą staramy się trzymać dobry kontakt, czy to przy organizacji chociażby zadań związanych z poprawą infrastruktury, czy chociażby przy samych szczepieniach. Cieszę się bardzo, że jest wola współpracy włodarzy naszych gmin, zarówno wójtów, jak i burmistrzów. Stąd uważam, że ta kadencja, te 5 lat, które trwają, 2,5, które przed nami, rzeczywiście pozwolą zmieniać szybciej i lepiej to, co się dzieje na terenie powiatu. Jak już zaznaczyłem, najistotniejszy dla nas jest zrównoważony rozwój powiatu. Taki rozwój, który pozwoli w każdej gminie dokonywać jakichś inwestycji i zmian. I to się dzieje, z tego jestem zadowolony. Przy partycypacji też gminy, gdy jest to inwestycja tak naprawdę też służąca mieszkańcom danej gminy. Od samego początku mówimy, że wzorem innych powiatów inwestycje drogowe nie mogą się odbyć bez partycypacji finansowej gmin. Niestety każdy powiat boryka się z problemami finansowymi. Gdyby nie pomoc samorządów, to niestety, ale wielu inwestycji by nie było, jak chociażby inwestycje na trasie od Krosna do Wężysk, czy chociażby droga i ścieżka rowerowa przy ulicy Kościuszki, która w najbliższych miesiącach również się rozpocznie. No właśnie, a propos ścieżek rowerowych, to jeszcze dopytam w takim razie o te ścieżki rowerowe, bo to jest jeden z elementów infrastruktury, który tak naprawdę bardzo mocno poprawia jakość życia w danym samorządzie. Ja sam to odczuwam i potrzebuję takich ścieżek rowerowych, rolkowych czy do biegania. To będzie ta pętla Łochowicka, będzie takie zamknięcie tego całego okręgu? Pętla Łochowicka to taka robocza nazwa projektu, którą przyjęliśmy jakieś 10 lat temu. Krok po kroku staramy się tą pętlę zamknąć. W 2002 roku powstała ścieżka rowerowa od ulicy jeszcze wtedy Armii Czerwonej do jeziora. Natomiast sukcesywnie robimy wszystko, żeby tą pętlę zamykać od strony Łochowic w kierunku ulicy Kościuszki w Krośnie-Odrzańskim. Są tam drogi zarówno i powiatowe, jak i gminne i przy współpracy obu samorządów jestem przekonany, że tą pętlę uda się w najbliższym w najbliższych latach zamknąć. Ja dodam, że gdybym miał decydować, czy zbudować jakąś drogę, czy ścieżkę rowerową, chętnie postawiłbym na ścieżkę rowerową. Z jednej strony wygoda, która pozwala na to, żeby na rowerze dotrzeć do każdej części miasta, po drugie również wpływa to na bardzo dobrze na zdrowie, na sprawność naszych mieszkańców. Wzorem krajów zachodu, widzimy to po Holandii, czy po naszym sąsiednim powiecie Szprewanysa, widać, że tych ścieżek rowerowych jest naprawdę dużo i mieszkańcy bardzo chętnie z tego korzystają. Nawet jeżeli dzisiaj ktoś nie ma roweru, ale wie, że taka możliwość będzie dojechania rowerem do cmentarza, na działkę czy na jezioro Włochowice, z pewnością w rower zainwestuje i będzie korzystał z takiej formy przemieszczania się. Dziękuję bardzo. Burmistrz Krosna Odrzańskiego Marek Cebula. Jesteśmy w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie dzisiaj rozpoczęły się szczepienia. Panie burmistrzu, ja zapytam, pan jest zwolennikiem czy przeciwnikiem szczepień? Jak najbardziej chciałbym, żeby się wszyscy mieszkańcy gminy Krosno-Odrzańskie tłumnie stawili tutaj w tym punkcie i zaszczepili. To jest nasze wspólne bezpieczeństwo. Razem możemy więcej i to pokazała cała akcja przygotowywania tych szczepień. W ciągu dosłownie kilkunastu godzin w Ośrodku Sportu i Rekreacji przygotowaliśmy punkt wraz z Zachodnim Centrum Medycznym, wraz z pracownikami Ośrodka Sportu i Rekreacji, przy współpracy ze starostwem powiatowym, ze starostwem Grzegorzem Garczyńskim, udało nam się przygotować miejsce, które jak widać jest przyjazne, bezpieczne. Panie burmistrzu, ale ja od razu wejdę. Punkt był gotowy 19, a dzisiaj mamy 4 maja. 14-15 dni. Mogliśmy podawać placebo, ale oczywiście takiej możliwości nie ma. W związku z tym czekaliśmy na szczepionki. One zostały dzisiaj z opóźnieniem niestety, ale dostarczone. Mamy zapas ich na cały tydzień, więc zakładam, że w tej chwili już płynnie będziemy mogli zaprosić każdego mieszkańca, który ma ochotę się zaszczepić, tutaj właśnie do tego punktu, gdzie bardzo szybko i sprawnie będzie mógł przyjąć szczepionkę przeciwko najniebezpieczniejszemu wirusowi, który w ostatnich latach na świecie pojawił się, czyli COVID-19. Panie burmistrzu, to tak zapytam, jeżeli chodzi o tą współpracę, bo tak ją pan podkreśla, to coś się zmieniło w tej kadencji? Może porównamy do poprzedniej? Współpraca ze starostwem powiatowym układała się różnie w różnych czasach, ale myślę, że w momencie, kiedy, jak to się mówi, nadajemy na jednych falach i wiemy, dokąd zmierzamy, gdzie wspólnie podejmowaliśmy decyzje między innymi o wspieraniu powstania Zachodniego Centrum Medycznego, ale też i jego funkcjonowania,
bo to w końcu mieszkańcy gminy Krosno-Odrzańskie przy współudziale też byłego zastępcy burmistrza, czyli Grzegorza Garczyńskiego, wspomagali funkcjonowanie Zachodniego Centrum Medycznego, finansowo również, to dało jak gdyby zaczyn tej dobrej współpracy na następną kadencję i dzisiaj my rozumiemy się nawet, że tak powiem, przekazując sobie tylko proste znaki i sygnały, musimy razem, bo razem osiągniemy sukces. To ile pan myślał nad odpowiedzią, gdy starosta Garczyński powiedział, panie burmistrzu, potrzebuje hali? Ja nie muszę o tym myśleć, bo ja udzieliłem odpowiedzi od razu twierdzącej, niezależnie od tego, czy hala byłaby zamknięta, otwarta w trakcie budowy. Wiedziałem, że po prostu musimy to zrobić i jakie byłyby potrzebne siły i środki, to one byłyby uruchomione. Pamiętajmy też, że natychmiast do współpracy zgłosili się pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dyrektor Struk nie miał żadnych wątpliwości, że to jest nasze wspólne zadanie i cel. Panie burmistrzu, to skoro już mówimy o punkcie szczepień, mówimy o Zachodnim Centrum Medycznym, to tylko zadam pytanie, gdyby nie było Zachodniego Centrum Medycznego, bo przecież jeszcze w 2018, a nawet wcześniej mówiło się, dobra, ten statek utonął, zostawmy go na dnie, nie będziemy mieli szpitala w powiecie. To gdyby nie było tego szpitala w powiecie, byłoby możliwe, żeby zrobić taki masowy punkt szczepień, bo przecież on opiera się na Zachodnim Centrum Medycznym. Przypomnę moje słowa z sesji, na której dowiedziałem się o tym, że będzie powstawała spółka samorządowa, która ma utworzyć Zachodnie Centrum Medyczne. Wtedy informowałem też radnych powiatowych, ale też i mieszkańców powiatu krośnieńskiego, że do tej beczki miodu dołożę jeszcze łyżkę miodu, czyli zadeklarowałem pieniądze wspierające powstanie Zachodniego Centrum Medycznego. Do dzisiaj bardzo intensywnie zabiegam o każdy pieniądz, który może wpłynąć i wzmocnić świadczenie usług medycznych dla mieszkańców powiatu krośnieńskiego. Czyli Zachodnie Centrum Medyczne dzisiaj udowadnia, jest potrzebne, bo bez tego między innymi tego punktu, dzisiaj najważniejszy, tak naprawdę punkt szczepień, najważniejszy, bo ratujący życie mieszkańców Polaków, tak naprawdę, bo tutaj z całej Polski przyjeżdżają ludzie, czyli istnienie Zachodniego Centrum Medycznego dzisiaj między innymi jest udowodnione, że jest potrzebne. Zachodnie Centrum Medyczne nie tylko ratuje życie Polaków, ale też daje życie Polakom. W ubiegłym roku ponad 400 porodów. Przypomnę, że to jest wskaźnik, który jest nam dzisiaj potrzebny w całej Polsce, ponieważ demografia jest okrutna. Między innymi trudne decyzje przed samorządowcami stoją w związku z taką, a nie inną demografią. Mówię tutaj o zamykaniu szkoły w Radnicy chociażby, gdzie po prostu nie ma dzieci. Szkoły bez dzieci nie mogą funkcjonować, podobnie jak lecznice bez pacjentów. Dzisiaj naszym dobrem jest Zachodnie Centrum Medyczne, ale też i najważniejszą placówką ratującym i dającym poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu krośnieńskiego, w tym gminy Krosno-Odrzańskiej. Dziękuję za rozmowę.